Jutro przyjdzie nam grać z drużyną Partyzanta Targowiska. Jest to Beniaminek, drużyna, która rok po roku awansowała bodajże za klasę do trzeciej ligi. I na pewno będzie to niezwykle ciężki mecz. Niemniej jednak uważam, że drużyna z Targowisk ma kilku nowych zawodników, szczególnie z tego, co się orientuję, praktycznie całkowicie wymienili środek pola, to znaczy Cieślik, Łanucha, Bańka są to zawodnicy, którzy nie grali w Targowiskach w ubiegłym sezonie. Mają w swoich szeregach bardzo groźnych zawodników, których znamy choćby z wcześniejszej rywalizacji z Karpatami Krosno, to znaczy Zycha, mają bramkoszczelnych napastników. Także na pewno jesteśmy zmotywowani i dobrze przygotowani do tego pojedynku. A jak atmosfera w drużynie przed tym spotkaniem? Atmosfera w drużynie jest bardzo dobra. Widzę, że zawodnicy są bardzo zmotywowani i zmobilizowani przed tym pojedynkiem. Naprawdę uważam, że dawno już nie było w izolatorze takiej rywalizacji, choćby nawet po to, aby znaleźć miejsce w 18 na mecz. Dlatego taka sytuacja powoduje to, że zawodnicy naprawdę dają z siebie wszystko na treningach po to, żeby wskoczyć zarówno do składu, jak i do 18. I na pewno powoduje to wzrost ich umiejętności i formy meczowej. Nie lekceważymy absolutnie Partyzanta, pomimo że jest Beniaminkiem. My nie lekceważymy nikogo. Czy to jest drużyna, która jest Beniaminkiem, czy to jest drużyna, która powiedzmy ma jakiś kryzys. Także u nas takich sytuacji nie wchodzą w grę. Przygotowujemy się do tego meczu bardzo starannie, tak jak do każdego meczu. Dzisiaj po treningu mamy jeszcze analizę wideo meczu ze Stalą Sanok. Przede wszystkim ukazanie błędów, które nam się przytrafiły. Ale po obejrzeniu tego meczu uważam, że naprawdę zagraliśmy bardzo dobre spotkanie. Graliśmy bardzo zdyscyplinowani w obronie i mam nadzieję, że taka postawa będzie miała miejsce również w dniu jutrzejszym w meczu w Targowiskach. Zapraszam serdecznie kibiców Izolatora do Targowisk. Mam nadzieję, że ich obecność pomoże nam w odniesieniu bardzo upragnionego zwycięstwa nad Beniaminkiem. Zapraszam i do zobaczenia w Targowiskach w dniu jutrzejszym. Ona zdecydowała się zostać w Izolatorze. Dlaczego tak się stało? Po prostu doszedłem do wniosku, że tutaj jest drużyna na tyle ambitna i z takimi po prostu zawodnikami, że patrząc pod kątem sportowym, szansa na drugą ligę jest tutaj największa. No i nie skorzystałeś z propozycji Partyzanta Targowiska, z którym jutro zagramy. Będziesz chciał jakiś dodatkowy element w tym meczu pokazać, coś więcej z siebie dasz w tym meczu niż z innymi rywalami? Znaczy to jest tak, że w każdym meczu staram się grać jak najlepiej, a to, czy to jest Partyzan, Stal Sanok, czy jeszcze ktoś tam inny, no to już nie ma takiej jakiejś dodatkowej mobilizacji. W każdym meczu walczymy o zwycięstwo i tak będzie też jutro. A nie boisz się, że w tym ustawieniu będziesz zdobywał mniej bramek? Nie, dlaczego? To nie jest chyba najważniejsze, kto strzela bramki. Środkowy napastnik w tym ustawieniu wydaje mi się też ma swoje okazje i jeżeli poprawię skuteczność, to wcale nie jest powiedziane, że zdobędę mniej bramek niż w tamtym roku. Czego życzyć Wam przed meczem z Partyzantem? Żebyśmy strzelili bramkę więcej niż oni. No dzięki, tego życzę.